Cześć moi drodzy, to Olek, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Oczywiście moi drodzy, cały czas jesteśmy w Grecji i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażę wam miasto, które się nazywa Nea Makri. Pokażę wam, jak to miasto wygląda, opowiem sobie troszeczkę o tym terenie. No i generalnie zapraszam was do kolejnego odcinka. Dobrze, moi drodzy, więc pojedziemy tam autobusem. Ja teraz idę właśnie na nogach na przystanek, gdzie jest to trochę daleko, nie ukrywam. Cały czas w maratonie jestem teraz, ponieważ tutaj właśnie spędzam kilka dni. Ostatnio nagrywam wam odcinek o plaży w maratonie, więc jak ktoś mnie widział, to zapraszam, zachęcam. A ja teraz idę, słuchajcie, na przystanek. Pojedziemy właśnie do Nea Makri. Nea Makri, słuchajcie, to jest takie małe miasto, miasteczko pod Atenami. Pokażę wam mniej więcej, jak ono wygląda. Generalnie polecam wam, jest naprawdę ładnie tam. Jest spoko, fajne jest to, że to jest blisko Aten. I generalnie nie jest wcale tak źle. Jak widzicie tutaj, generalnie też opowiem wam troszkę o maratonie, bo cały czas jestem tu w maratonie. Jak widzicie za mną, cały wszędzie tu są lasy i góry nas otaczają. Góry są tutaj przede mną, może wam pokażę, jak będę mógł. Przez chwilę, bo to słońce bardzo świeci. I ja teraz właśnie idę na nogach na przystanek. Dobrze, moi drodzy, ja właśnie już jestem na miejscu. Znam sobie troszeczkę na poboczu, bo samochody jadą i by mnie zapuszczali. Właśnie wchodzę teraz w głąb miasta, żebyście zobaczyli tutaj mniej więcej, jak wyglądają te sklepy i cała reszta. Oczywiście wam będę o tym opowiadał, ale już powoli wchodzimy w głąb. Widzicie, jak samochody tu jechały, więc ja już powoli idę w sumie już do środka i zaraz zobaczycie, jak tutaj ta część w ogóle wygląda. Więc zapraszam. Moi drodzy, jak widzicie, tu wszędzie są sklepy. Cała ulica i cały pasaż tutaj tak naprawdę z samochodami łącznie, to są sklepiki. Ja jeszcze pójdę tutaj troszkę dalej wam pokazać, jak to wygląda i też będę pokazywał też siebie zaraz, ale to chwileczkę tylko pójdziemy, że zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda. Tak jak wam pokazywałem wcześniej, wszędzie tutaj sklepy, tutaj naprawdę miejsca, kawiarnie, żeby gdzieś usiąść. Jest bardzo tłoczno, generalnie ta ulica jest bardzo tłoczna, tak jak widzicie, cały czas samochody tu jeżdżą. Ale generalnie jest tu fajnie, ciszy na spokój. Jeżeli ktoś by kiedyś z was spał w maratonie, to tutaj jak najbardziej może przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, za mną cały czas jest bardzo duży ruch. Teraz będę przechodził na drugą stronę, tylko niech samochody przejadą i pokażę wam jeszcze ciąg dalszy. No i też tak jak widzicie, zaraz za mną. Tutaj sobie stanę, o akurat, spójrzcie, jak za mną tu wszystko pięknie wygląda, naprawdę fajna mieścina. Fajnie tu jest, widać, że ludzie wychodzą, mało jest jako tako ludzi na ulicy, oprócz samochodów, które tu jadą, ale może taka godzina jest jeszcze w sumie, że jeszcze ludzie nie wychodzą z domów, ale serio, serio spoko. Jeszcze pokażę wam kilka urywek dalej, jak to wygląda tutaj cała ta ulica. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o Nea Makri. Mam nadzieję, że tutaj wam się spodobało. Ja właśnie stoję sobie pod urzędem tutaj w Nea Makri, bardzo ładnym tak w ogóle budynku tutaj, w bardzo tutaj ładnym terenie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, jakiś komentarz. Zapraszam was na nasze social media, na mojego Instagrama, Facebooka i na kolejne odcinki na naszym kanale. Jeszcze raz z wami żegnam i trzymajcie się miłego. Cześć!